Siemanko widzowie, mimo że inna koszulka, to nagrywam to tego samego dnia co odcinek z zarabiania, bo byłem w sklepie po prostu. No i na sam początek mogę wam pokazać, że te dwie karty Valverde, które miałem podbite, wygrałem. Proszę bardzo, za 35,5 i za 35,700, no liczę, że podrożeje przez ten nowy event, co wychodzi, nie? Że te karty z La Ligi i z Realu coś tam podbiją tego Valverde, ale pozarabiałem sobie jeszcze trochę na prawych pomocnikach z tego, z Francji i tam paru pomocnikach z Anglii, gdzieś tu oni jeszcze powinni być, czy oni się jeszcze nie sprzedali, tylko kilku ich było, no dobra. Resztę usunąłem, bo miałem po prostu pełną listę. No a co dzisiaj? Dzisiaj otworzymy sobie masę paczek. 44 paczki mam, głównie to te podwójne rozbudowy 80+, mam też za Food Champions wymienne paczki, więc je też oczywiście sobie otworzymy, no i zobaczymy co wypadnie. Jeżeli wypadnie jakaś wymienna karta za bańkę, przypuśćmy, no to sprzedam ją i ten. I kolejny odcineczek nagram z otwierania paczek za końsy. Na niedzielę niestety nic nie mam i na poniedziałek też, więc to chyba ostatni odcinek do wtorku, bo po prostu mnie nie będzie w domu. Znaczy, będę w domu, ale u siebie w domu. Nie będę miał, wiecie, kompa, żeby nagrać i tak dalej, więc no, a nie chcę jakiegoś syfu wrzucać, więc dzisiaj ostatni odcineczek do wtorku. Mam nadzieję, że się spodoba. Oczywiście łapeczka do góry, oczywiście subskryber. Ty, nie zmieściła mi się łapka w kadrze, ale jaja były. Subskrypcje, żeby nie przegapić kolejnych materiałów oczywiście, a jeżeli chcecie dołączyć do naszej grupy handlowej, no na której będę aktywny cały czas, no bo z telefonu też można przecież wrzucić ciekawe rzeczy do zarobku, no to zapraszam, link w opisie. 25 Zikos miesięcznie. Myślę, że się opłaca, no bo na tym koncie sam zarobiłem ponad 500 tysięcy w jakiś tydzień, więc zwrot naprawdę niezły i serdecznie polecam. No a my oczywiście do paczek przechodzimy. Pierwsza rozbudowa nie była najlepsza, no i myślę, żeby tutaj tylko ekrany pokazywać, same ekrany. Każdą kartę 83+, jaka wypadnie, to dla widza pokażę. Pierwszy Savić 84. O, nowa fotka. I kolejne ekrany. Tak jest, Chorwat. To nie będzie Modric, nie? Za wolno jedzie Kovacic 84. No te 8-4 też się przydadzą na pewno. Ogólnie to chciałem, żeby był odcinek na piątek, na sobotę i na niedzielę. I coś mi się ubzdurało, że ikona odświeża się w czwartek, a w czwartek mi się nie odświeżyła i odświeży się dopiero dzisiaj w piątek wieczorem. A no już mnie nie będzie w domu, żeby ją zrobić, więc trochę lipa. Postaram się zrobić ją po prostu ten, no jak mnie nie będzie na telefonie, i zostawić ten odcinek, nie? Następny, wtorkowy. A tutaj ekrany 83 Pau Torres. No dobra. Też jak będą jakieś ciekawe inne SBC czy coś, to też postaram się zrobić, jeżeli bym nie zdążył zrobić na przykład we wtorek, nie? Jeżeli by do wtorku one wygasały. Nie mam co prawda webapa, ale trochę kart po klubie pochowanych, no mam. No jest też konsola oldgenowa tam u mnie na chacie, więc jak coś będzie trzeba, to zawsze wejdę, pohandluję, może troszeczkę zrobię, może jakieś SBC, może kupię karty do SBC, no zobaczymy jak to będzie. A tutaj na co? Dobra, tylko ekran już pokazuję, bo się rozgadałem za bardzo. No i mamy kolejną kartę 83+, i to będzie znowu tylko 83. No i kokę 83, a może dwie naraz w jednej paczce? No nie, no nie. Naprawdę, bardzo bym chciał tutaj dostać jakieś karty 87, 88, żeby kolejną ikonę zrobić w miarę tanią, ale no ile już otworzyłem tych paczek? Z 10 i jeszcze żadnego walkoutu. Nawet żadnej karty 85 nie było, więc trochę szkoda. Tutaj są ekrany, może się to zmienić? Nie zmieni się. Nie zmienić. 8-4, no też się przyda, też się przyda. Kolejna karta 84+, no i 83+, no dobra, już powiedziałem 84, jest 84 Matip, ale muszę pograć te swapy. No nie wiem kiedy ja to zrobię, bo Ronaldinho jest widzowie, znaczy jest, ma być dzisiaj Ronaldinho ten World Cupowy. Wiecie, że historie mundialowe, ikon czy coś takiego, o, pierwszy walkout, szczęsny, 86, nice. No ale ma być ta ikona Ronaldinho, właśnie ta World Cupowa i bardzo, ale to bardzo chcę go mieć, a nawet muszę go mieć. No i nie wiem, jak nie trafię go w paczce ze swapa, albo w jakiejkolwiek innej paczce, albo jak na niego w miarę szybko nie nazbieram, co będzie bardzo ciężko. O, moment, karta specjalna jakaś. A, Nagatomo tylko. No dobra, ale przynajmniej się go przepali. Ale nice, karta specjalna trafiona. Ale wracając, to bardzo chcę tego Ronaldinho. Kocham tego zawodnika i no nie odpuszczę sobie tej karty, naprawdę. A tutaj mamy kolejne ekrany, kolejny walkout to będzie, nie, no tylko Kobel. Myślałem, że Sommer, ale problem się. Trzeba zadowolić 2 8-3 w jednej pace, to akurat nieźle. Kolejne ekrany, czy po raz kolejny 8-3? Oczywiście, że tak. I po raz kolejny ekrany, i po raz kolejny 8-3, no nie mogę. Lampka zapalona, zmieni się coś? Wow, 8-4, Kessie. Mamy walkout, mamy, już myślałem, że nie dojedzie, że się na Baumanie zatrzyma, ale trap 8-6, bardzo fajnie, nawet duplikat przed chwilą trafiony, trzeba niestety wywalić, ale no jeszcze tak z 3, może 4 te karty 8-6+, i będę naprawdę
bardzo zadowolony. Kolejne, oj, 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 o nie, dobra, Bono. Myślałem, że Zijek wyskoczy, a Zijecha już mam, ale Bono 8.4 przyda się. Kurde, nie najgorsze w sumie te dropy z tych paczek. Jakby tak to podsumować, to powiedzmy, że się zwraca. Teraz kolejny ekranek, będzie kolejna, nie no, tym razem akurat Hradecki 8.3, ale 8.4 są teraz po 3000. No to powiedzmy, że prawie, no nie no, chyba się jednak nie zwróciły te paczki. Jakby wpadło parę 8.7, jakieś 3, może 4, to by się ten opening zwrócił. W sumie to rozwalę się lekko na tym fotelu, a co? Mamy ekraniki, fajnie, fajniusio. Czy będzie Verratti? Nie będzie Verrattiego. Znowu 8.4. Pellegrini, ale dobrze, że jak daję te 8.4, to co chwilę jakaś inna, nie? Nie, że co chwilę duplikat. Pewnie po tym, jak to powiedziałem, to teraz wyskoczy mi drugi raz rzędu Pellegrini. Dobra, nie wyskoczył. No i mamy ekranik Sony, znowu 8.3. Nie, tym razem 8.4 i znowu inna. Nie, no to mi się podoba akurat. Ale kurde, powiem wam, że świetnie się tak siedzi. Trochę się rozwaliłem na tym krześle tera. Słuchasz sobie nowego Kubana, powrocik legendy, otwierasz sobie paczuszki, nagrywasz kontencik. Nie, no jest świetnie, jest świetnie. Tylko jeszcze brakuje do tego dwóch duplikatów na przykład. Nie, no tego akurat nie brakuje, ale no brakuje jakiejś karty takiej... No przynajmniej 8.8, 8.7, żeby jakoś bardziej się pocieszyć niż z tego Nagatomo, który miał być kimś lepszym, ale okazał się Nagatomo. Aż mnie zaswędział wunc i dostałem... Co dostałem? 8.4 i znowu inną 8.4. Nie no, ja chyba uzupełnię klub wszystkimi 8.4 zaraz, jak istnieją. Po raz kolejny ekran i po raz kolejny... 8.4, której nie mam. No Leo tym razem, co jest grane? Ja chyba trafiłem już 15 kart, albo jakieś 12 8.4. Które nie były duplikatami. Jak to jest możliwe? Znowu ekrany, znowu 8.4, no i jest już powtóreczka, niestety. No niestety, pochwaliłem i dostałem duplikat. Ale tak ogólnie podsumowując, to miałem trochę tych, trochę wymiennych kart po klubie pochowanych właśnie, złotych zwykłych, złotych rzadkich, trochę musiałem dokupić, więc powiedzmy, że za te wszystkie rozbudowy, ile mnie to mogło wyjść? Bo trochę miałem niewymiennych, trochę kupiłem, trochę już miałem. No to jakieś 100 tysięcy za te wszystkie rozbudowy, może 80. No i chyba, znaczy zwrócić to się chyba zwróciło, ale no nie tak fajnie, jakbym chciał. Kartę specjalną przynajmniej się udało trafić, nie? A teraz zostały co? Paczka Mistrzostw Świata razy 2 i paczki wymienne, takie nie najgorsze. No dobra, no to lecimy z piłkarzami Mistrzostw Świata. Tutaj jak się lampeczka zapali, to jest walkout od razu, ale... No ale chyba nie za bardzo jest mi tu potrzebny walkout. No tylko Mbappe z tych kart mundialowych by mnie jakoś zadowolił. Ale zawsze jest szansa, widzowie, trafić coś wymiennego jeszcze, prawda? Paczka za 7,5 tysiąca oczywiście się nie zwraca. Będę zawijał to wszystko do klubu, bo się albo sprzeda później, albo się do jakiegoś SBC przyda. Stroje oczywiście Quixel i pamiętajcie, żeby te stroje i te herby wszystkie Quixelować sobie, a nie zawijać do klubu niepotrzebnie, bo to i tak za bardzo niepotrzebne, do niczego się nie przydaje, a Quixel mają w miarę duże te karty, więc polecam. Mamy ekrany wymienne, no, Jimenez znowu? Pewnie. Złota paczka rzadkich kart. Uwaga, uwaga, będzie walkout? Oczywiście, że nie. No i zostały trzy, taka za 35, taka za 25 i taka za 35 druga, aż usiądę sobie na prosto, cyk, bo zrobiło się poważnie, poważne paczki, no, ale trafy to w ogóle niepoważne. Nie wiem, mógłbym dostać chociaż wymiennego Mendiego, albo chociaż Militao, albo coś w tym stylu, bo tak nic jeszcze nie trafiłem wymiennego, poza Foderem, no Pellegrini, już go mam niewymiennego, okej. Okay. No ale to tego sprzedam, otworzę sobie, o, trzy ten, dwie karty 8.3 chciałem powiedzieć. Z pików mundialowych oczywiście nic nie ma, jeszcze tutaj na szybko przejdę i przerzucę sobie te stroje do Quixelu. To, no to wystawię. O, telefonu zapomniałem wyciszyć, jak zawsze praktycznie na odcinek, także brawo dla mnie. Tego squixelujemy, cyk. Zostaliśmy za tą paczkę jakieś 2,5 tysiąca chyba. No i mamy ostatnią mega paczkę. Największa z dostępnych podobno, ale coś mi się wierzyć nie chce. Są ekrany przynajmniej. Petr Czech to nawet nie jest on. 8.5 chic, no... No dobra, no. Kurde, liczyłem na trochę więcej w tym openingu, ale no nie było źle, naprawdę. Dało się, znaczy dało się, udało się trafić kartę specjalną. Może jeszcze w tych pikach mundialowych Kylian Mbappe nas przywita, ale szczerze mówiąc to wątpię. No i co widzowie, słuchajcie, widzimy się dopiero w poniedziałek, we wtorek dopiero się widzimy, we wtorek. Chyba, że w poniedziałek wrócę jakoś szybko i zdążę nagrać film na poniedziałek, ale no szczerze mówiąc powątpiewam w to. Jeszcze może coś odbierzemy za zadania, może jest jakoś paczka, to jeszcze dzisiaj byśmy sobie to otworzyli. No nie, no jest tylko karta za postępy w sezonach do wyboru, ale może dalej, może zadania coś zrobiłem? Nie, no chyba
chyba nic nie zrobiłem za zgromadzenie bohaterów, to jest w ogóle jakiś tifo. Nie wiem szczerze, kto gra tym tifo. Możecie dać znać w sumie w komentarzach. Po pierwsze, czy robiliście te rozbudowy i co wam się udało trafić, a po drugie, czy ktoś z was odbiera te tifa wszystkie za bohaterów czy coś i tak dalej, albo na przykład te karty stadionowe, paczka z przyśpiewką, z sektorówkami, bo wiem, że można to odebrać szybko i otworzyć, ale mi się po prostu nie chce tego robić, no nie chce mi się tego wszystkiego odbierać. Tak samo tutaj, jakaś paczka tifo, paczka transparentów, o tu 250 kup teraz, dobra, to 1500 końców, to akurat chcę odebrać, ale no tego wszystkiego, tego szrotu, to mi się odbierać nie chce. Tu jest ostatnia szansa na paczkę, będzie jeszcze jedna paczka. Two Rare Players Pack po angielsku, a po polsku to będzie paczka 2 złotych rzadkich piłkarzy. Oczywiście niewymienna na koniec dla tych, co zostali, mogłoby... Aha, to jest 75-83 paczka. A myślałem, że zwykła. No to trudno, widzowie. Trzymajcie się, pozdrawiam was cieplutko i do wtoreczku.